dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było samolotów, a bracia Montgolfier nie wynaleźli jeszcze powietrznego balonu, tylko z lotu ptaka można było ujrzeć niezwykłe piękno i harmonię hetmańskiego ogrodu. A teraz, razem z bohaterami komiksu, przenieśmy się do XVIII-wiecznej magnackiej rezydencji. Według najnowszego projektu architektonicznego, najjaśniejszy panie, tu będą nowe fontanny i rabaty kwiatowe. To ciekawe. O, zobacz, Marcin, chyba nas woła. Idziemy do niego. Wow. Co tam? Uważajcie! Niczego nie dotykajcie! To jest posąg przedstawiający Bachusa. Kto to zrobił? Nie wiecie? To dzieło polskiego artysty Jana Redla. Nigdy o nim nie słyszałem. Ja też go nie znam. Chodźmy dalej, chłopaki. Jeśli znajdziecie wyjście z labiryntu, to czeka na was niespodzianka. Nie ociągajcie się, ślimaczki. Śmiało, szybko, prędko. Marcin, gdzie ty jesteś? Zaczekajcie, proszę. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Duchy? Uciekajmy! Jestem zmęczony, nie mam już siły na nic. Chyba widziałem potwora! To nie był potwór. To tylko ogromny bukszpan. O, to jest wasza niespodzianka. Drzewa rosną w pokoju? Jak to możliwe? Co to? To jest przecież oranżeria. Ci śmiałkowie znaleźli wyjście z mojego labiryntu? Bonifacy, kim są ci chłopcy? Najjaśniejszy panie, to jest mój syn Marcin i jego przyjaciele. Ale ogromne jabłka! Nie są jabłka, to pomarańcze. To jest nagroda za waszą odwagę. Jesteście bohaterami. Przyjdźcie do mnie jutro. Mianuję was pomocnikami ogrodnika. Ale soczyste. O, jaki jestem głodny. Hurra! Hurra!